Cześć! To znowu ja, Kazio! Dzisiaj opowiem wam o moich ulubionych dinozaurach. Przeniesiemy się w czasie i spróbujemy sobie wyobrazić, jak żyły najpopularniejsze dinozaury. Kamlotki! Kazio i popularne dinozaury. Dziadku, zobacz! Co tam masz, Kaziu? To są moje dinozaury. Wyglądają groźnie. A jak się nazywają? To jest stegozaur. Ten z rogami to triceratops. A to mój ulubiony. Tyranozaur Rex. Ojej, mam nadzieję, że uda mi się zapamiętać te nazwy. A ten z dziwną głową to kto? To Parazaurolof. Parazolof? Parazaurolof. Och, dziadku, ty nic nie wiesz. Jak mam się z tobą bawić, skoro nie znasz się na dinozaurach? Nie denerwuj się, Kaziu. Przecież możesz mnie nauczyć. A chciałbyś posłuchać, jak opowiadam o dinozaurach? Posłucham z przyjemnością. Dinozaury żyły na Ziemi około 230 milionów lat temu. Były to ogromne zwierzęta, które mieszkały na wszystkich kontynentach. Razem z nimi żyły też inne wielkie stwory. W wodzie pływały plezjozaury, czyli ogromne gady wodne. A w powietrzu unosiły się pterozaury, wielkie gady latające. Wszystkie dinozaury wykluwały się z jajek. Były słodkie i malutkie, a potem rosły, aż stawały się wielkie i potężne. To jest dorosły tyranozaur Rex. To najstraszniejszy dinozaur, jakiego znam. Mięsożerca. Miał ogromne 20-centymetrowe zęby, a jego szczęka była silniejsza od paszczy lwa. Miał doskonały węch i polował na triceratopsy. Triceratops? To ten z trzema rogami? Tak, dziadku. Tego też bardzo lubię. Triceratopsy miały takie śmieszne papuzie dzioby. A te rogi służyły mu do odpierania ataków drapieżników. A jak się nazywa ta wystająca część głowy, przypominająca tarczę? To jest gryza. Niestety nie wiadomo, do czego służyła. Może była po to, by chronić szyję? Ciekawe. A opowiesz mi coś o tym dinozaurze z płytami na grzbiecie? Masz na myśli stegozaura? Stegozaur był duży i powolny. Miał małą głowę i mózg wielkości śliwki. Ale za to wyglądał bardzo fajnie i też potrafił się bronić. Miał kolczasty ogon. Gdyby nim kogoś trafił, to mogłoby zaboleć. Na równinach późnojurajskiej Ameryki Północnej stąpał brachiozaur. Olbrzym o długiej szyi. Skubał liście z koron drzew tak jak żyrafa. Jego przednie nogi były nieco dłuższe od tylnych. Jestem bardzo ciekawy, po co temu dinozaurowi taka dziwna rurka na głowie? To parazaurolof, dziadku. Nie pamiętasz? Podobno dzięki niej mógł wydawać głośne dźwięki. Znam jeszcze jednego fajnego dinozaura. To ankylozaur. Jest cały pokryty kolczastym pancerzem. Kochani, a może skubniecie trochę obiadku? Jedzenie czeka na stole. Obiad! Hurra! Gra! Tyranozaur jest głodny! Niam, niam, niam! A może zjadłbyś trochę warzyw? No co ty, mamo? Tyranozaur nie je warzyw. To mięsożerca. A ja jem tylko to, co dinozaury. Kaziu, a wiesz, że nie wszystkie dinozaury jadły mięso?
Większość z nich była roślinożercami. Myślę, że stegozaur chętnie zjadłby tę sałatkę. O, a ja myślałem, że wszystkie jedzą mięsko. W końcu są takie wielkie i straszne. Zjedz warzywa, a potem porozmawiam z tobą o dinozaurach. Okej. Spróbuj zgadnąć, jak nazywają się te dinozaury. Triceratops, stegozaur, ankylozaur, parazaurolof, brontozaur i brachiozaur. Brawo! Wszystkie dinozaury, które wymieniłeś, są roślinożercami. Teraz czas poznać popularne dinozaury mięsożerne. To tyranozaur rex, velociraptor, spinozaur i allozaur. Świetnie, Kaziu. To co? Jesteś gotowy na ciekawostki o dinozaurach? Tak! 1. Skamieniałości, czyli inaczej skamieliny, są cennym źródłem wiedzy o dinozaurach. Są to zachowane w skałach szczątki organizmów lub ślady ich aktywności życiowej. A jak powstawały skamieliny? Czasem ciało dinozaura osuwało się na dno zbiornika wodnego. Z biegiem lat osady piasku i skał pokrywały szkielet dinozaura, całkowicie go unieruchamiając. Po długim czasie kości zmieniały się w skamieliny. Naukowcy, którzy je badają, nazywają się paleontologami. 2. Dinozaury były jajorodne, czyli wykluwały się z jaj. Wiemy to dzięki odnalezieniu skamieniałych jaj. Młody dinozaur był malutki i delikatny, znacznie mniejszy niż młode ssaki dużych gatunków, na przykład słoni. Podobno ważąca 4 tony samica dinozaura była 2500 razy większa od swojego dziecka. Ojej, jaki maluszek! Niektórzy naukowcy sądzą, że jajorodność była dużą słabością dinozaurów i że przyczyniła się do ich wyginięcia. 3. Sauropody to ogromne dinozaury o długich szyjach. Do sauropodów należy między innymi brachiozaur, diplodok, amargazaur, argentynozaur, brontozaur i apatozaur. Wiele z nich wygląda bardzo podobnie. Masz rację. Nawet naukowcy mieli problemy, by rozróżnić szkielety sauropodów. Przez pewien czas sądzono, że brontozaur i apatozaur to ten sam dinozaur, a nazwy stosowano zamiennie. Dzisiaj uznaje się, że są to dwa różne rodzaje. 4. W wielu popularnych filmach, książkach i grach komputerowych Velociraptor jest przedstawiany jako groźny, nieopierzony jaszczur. Według badań był on znacznie mniejszy niż jego popularne wyobrażenie. Prawdopodobnie był opierzony i przypominał bardziej ptaka niż gada. 5. Tyranozaur Rex to najpopularniejszy dinozaur na świecie. W naszej piosence występuje mały tyranozaur, który jest sympatyczny i nieszkodliwy. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że prawdziwy tyranozaur był wielkim drapieżnikiem. Wyglądał groźnie i był postrachem wszystkich dinozaurów. Miał małe przednie łapy i tylko 2 palce, więc nie byłby w stanie chwycić niczego łapami. Podobno allozaur miał 3 palce. Z kolei aukazaur mógł mieć nawet 4 bardzo małe palce, lecz prawdopodobnie bez pazurów. 6. Parazaurolof
miał przedziwny grzebień na głowie. Miał on kształt tuby, która wydłużała się przez całe życie tego dinozaura. Naukowcy uważają, że grzebień wzmacniał ryk parazaurolofa, dzięki czemu było go słychać w całej okolicy. Tak, Kaziu. Grzebień parazaurolofa był jak pudło rezonansowe w instrumentach muzycznych. Parazaurolof zawdzięczał mu donośny i charakterystyczny dźwięk. Siedem. Triceratops to groźnie wyglądający roślinożerca. Był cięższy niż samochód i uzbrojony w trzy rogi, którymi bronił się przed drapieżnikami. Do tej samej rodziny należał styrakozaur i albertaceratops. Wszystkie równie silne i olbrzymie. Przypuszcza się, że potrafiły szarżować rogami podobnie jak dzisiejsze nosorożce. 8. W czasach dinozaurów po niebie szybowały wielkie latające gady. To pterozaury. Wiele z nich żywiło się rybami i latało nad morzem. Do najpopularniejszych pterozaurów należy pteranodon i pterodaktyl. Kaziu, czy wiesz, jak je rozróżnić? Pteranodon nie miał zębów. Z kolei pterodaktyl był mniejszy i posiadał ostre zęby. Brawo! 9. 66 milionów lat temu dinozaury nagle zniknęły z naszej planety. Masowo wymierały też rośliny i inne gatunki zwierząt żyjących na Ziemi. To zjawisko nazywamy wymieraniem kredowym. Najpopularniejsza teoria mówi, że przyczyną wymarcia dinozaurów było uderzenie ogromnej asteroidy, które doprowadziło do katastrofalnych zmian klimatycznych. Uderzenie wywołało trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów oraz ogromne pożary, które miały pochłonąć niemal całą ziemską roślinność. Na niebie zgromadziły się pyły, przez które na wiele miesięcy nastała ciemność. Zapanowała długa zima. Ale to ciekawe, mamo. Myślę, że na dzisiaj wystarczy już tych dinozaurów. Kaziu, posłuchaj. Chyba mi się udało. Zapamiętałem je wszystkie. Tyranozaur Rex, stegozaur, ankylozaur, brachiozaur, triceratops i parazaurolof. Brawo, dziadku! W końcu się nauczyłeś! Teraz możemy się razem bawić! Do zobaczenia w następnym odcinku! Do zobaczenia w następnym odcinku!